Tu Studio Suwałki i nowy program Prosto z Suwałk. 98.6 FM. Od poniedziałku do piątku od 6 do 10. Ciekawi goście, aktualne problemy, najświeższe informacje i mnóstwo konkursów. Studio Suwałki. 98.6 FM. Wszystko o Was, dla Was, czyli program tylko dla mieszkańców Suwalszczyzny. Studio Suwałki. Budzimy Ciebie. Niezawodne Muzeum Okręgowe i jego oddziały zapraszają na kolejną już edycję Nocy Muzeów. W głównej siedzibie suwalskiej jednostki muzealnej dostępne nieodpłatnie będą stałe wystawy prezentowane przez suwalskich muzealników. Najmłodsi odwiedzający będą bardzo mile widziani na zajęciach warsztatowych organizowanych pod hasłem Zostań archeologiem. Centrum Sztuki Współczesnej, zwanej przez mieszkańców Galerią Andrzeja Strumiły, zaprasza na prezentację fotografii dokonanych przez Małą Szkołę Fotografii pod tytułem Prezentacja krzywiańskich sucharów Wigierskiego Parku Narodowego. Moc atrakcji na sobotę przygotowało również Muzeum Marii Konopnickiej. Tutaj doskonale bawić się będą zarówno dzieciaki, jak i dorośli, którzy dostaną szansę na powrót do czasów dzieciństwa. Takim naszym największą atrakcją i największym hitem tejże Nocy Muzeów będzie wielki festiwal gier ogrodowych i podwórkowych. Ogrodowe gry chcielibyśmy rozegrać z Państwem tutaj na naszym ogrodzie XIX-wiecznym, a do gier podwórkowych, takich z lat PRL-u, czyli niektórzy z Państwa pamiętają, niektórzy chętnie wrócą do nich pamięcią, przypomną swoim dzieciom na deptak, który znajduje się tuż obok naszego muzeum. Nocy Muzeów towarzyszyć będzie prezentacja starych pojazdów pod hasłem Suwalskie Klasyki Nocą. Pojazdy będzie można oglądać na parkingu przy ulicy Noniewicza obok dawnego MDK-u.